Cześć. Cieszę się, że tu jesteś i zainteresował Cię nasz podcast. Za chwilę usłyszysz jego fragment. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Miłego słuchania. Odkąd zniknęła pani Basia, słuchaj. Słynna mamy pani pana Basia. Michała. Mamy pana Michała. Pan Michał Moskal jest nową panią Basią na Nowogrodzkiej. Czyli przez niego tam się wędruje do prezesa. Ono nie ma takiego autorytetu i nie dostaje tyle bombonierek i kwiatów 4 grudnia, jak pani Basia dostawała. Czołowi politycy, nawet ministrowie, drodzy państwo, przyjeżdżali w limuzynach w grudniu. Boże, na 4, Boże, na Barburkę. Tak, na Barburkę tam szło wszystko. Nie wiem, czy kiedy się obchodzi, kiedy jest główna data imienin panów Michałów. Serdecznie pozdrawiamy. W każdym razie nie sądzę, żeby do Michała Moskala jeszcze takie pielgrzymki chodziły, ale nie tym zasłynął. Otóż, on jest brawurowy. Znaczy, ja cenię jego fantazję. To jest młody chłopak, szef młodzieżówki pisowskiej. Szef młodzieżówki pisowskiej wybrany przez prezesa Kaczyńskiego, bo to nam jest taki mechanizm. Dał się najpierw wpakować jako twarz ustawy, pamiętasz, piątki dla zwierząt, gdzie Kaczyński chciał walczyć z nieprawidłowościami podczas hodowli zwierząt, czy stawał w obronie zwierząt domowych. Wszystko pięknie. Tylko sama partia nie poparła tego, a Moskal został z tym projektem jak Himmelsberg z angielskim. Ale chłopak się wyrabia. Wyrabia się. Jak prezes poszedł do szpitala, to miał dużo czasu, więc wymyślił sobie, pierwsze, że się ożeni. Ja nie wiem, czy prezes wie, bo znaczy generalnie uważam, że to jest dość brawurowe słowo, bo generalnie, jak dobrze wiesz, wszystkie małżeństwa, które prezes sfatał, uczestniczył w zaręczynach albo w ślubach, no generalnie mają powodzenie dobre, nie? Generalnie im się darzy. A on ten zrobił oświadczyny bez prezesa. No dobra, ale przynajmniej skorzystał z mienia Skarbu Państwa. No bo jak Morawiecki daje 80 na ojca, to ten postanowił na swój sposób. Jest taka państwowa kopalnia Bogdanka w Lublinie. Słuchaj, ale zobacz jaka brawura w ogóle w tym myśleniu. I on pojechał do tej Bogdanki. Zjechał tam 1000 metrów pod ziemię. I zorganizował tam zaręczyny. Kompletnie mając gdzieś wszystkie zasady bezpieczeństwa. A dodam, i to nie jest do śmiechu, że chwilę potem tam zginął górnik. Ja nie mówię, że przez Moskala zginął górnik, tylko chcę państwu pokazać, że to jest kopalnia, to nie jest Wieliczka. To nie jest skansen. To jest kopalnia, która działa i w której może dojść do wypadku. I pan Moskal... no tam się oświadczył swojej wybrance. W pewnym momencie nawet, słuchaj, oddalili się, tam grupą są zjechali, zaraz przejdziemy do uczestników tej wycieczki zacnej, kilometr pod ziemię. W pewnym momencie się nawet oddalili, dramatyczna chwila, oddalić się z wybranką gdzieś w tunelu, w siną dal, w kopalni, 1000 metrów pod ziemią. Czy chłop jest braworowy? Ja uważam, że to pokolenie młode pisze, jak dojdzie do władzy, to będzie się naprawdę działo, zwłaszcza w kopalniach. Dobra, chcę zapytać, co na ten temat sądzisz. Czy to jest romantyczne w ogóle? Może? Ja dzisiaj zrobiłam szybką, czy zrobiłam taką szybką... Ja nie zrobiłem tak. Ja zrobiłam szybką sondę w Sejmie, pytając kolegów dziennikarzy, który się oświadczył w kopalni. No więc powiem ci, że żaden. Znaczy nikt nie miał takiej fantazji. Był plac teatralny, było nad Bugiem, na Krze, na wycieczce. Były jakieś takie miejsca, takie generalnie powszechnie uznane za publiczne i romantyczne, nie? Ale nie, w kopalni nikt. Wiesz co, ja nie mogę w ogóle podążyć tokiem myślenia pana Michała, bo nie znam kobiety, która byłaby zachwycona tym, że dostała kamień pod ziemią gdzieś. Słuchaj, nie znamy wybranki pana Michała. Ale nie, no może. A może się poznali w kopalni. A może się poznali w kopalni. Na wycieczce, może coś. Ale powiedziałeś o tej Wieliczce. Czy trzeba naprawdę może zwrócić państwa... Może Bogdanka, nie wiem. Zwrócić państwa uwagę na tłumaczenie Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości i jednego z moich absolutnych faworytów, ulubieńca mojego, Rafała Bochenka, który właśnie tłumaczył dziennikarzom w Sejmie, że w Wieliczce można robić eventy pod ziemią, to dlaczego w Bogdance nie? Znaczy nie wiem, czym on soli zupę, ale może węglem. No nie mam zielonego pojęcia. Spokojnie, to nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.